Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego piątego modułu kursu Czynności Higieniczne i pielęgnacyjne u osób chorych i niesamodzielnych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Zasady nowego żywienia są podstawą zdrowego stylu życia. Duży nacisk kładzie się w nich na aktywność fizyczną, która warunkuje zdrowie, wspomaga właściwe trawienie i spalanie nadmiaru dostarczanej z pokarmem energii. Oprócz ruchu ważne jest kontrolowanie swojej wagi, pilnowanie, by była ona prawidłowa. Warto w tym celu obliczyć BMI, współczynnik, który pozwala stwierdzić, czy nasza waga mieści się w przedziale zdrowej wagi w stosunku do wzrostu. Dr. Willett podzielił produkty mączne na złe, wypiekane z mąki pszennej, które przeniósł na czubek piramidy, dobre, pełnoziarniste, mało przetworzone z dużą zawartością błonnika, które pozostawił u podstawy. To samo zrobił z tłuszczami, rozróżniając zdrowe tłuszcze nienasycone i niezdrowe tłuszcze nasycone. Zdrowe kwasy tłuszczowe to omega 3, omega 6, omega 7, omega 9. Te tłuszcze obniżają ryzyko chorób serca i układu krążeniowego, a także wspomagają pracę mózgu i układu nerwowego. Tłuszcze omega-6 zawiera olej słonecznikowy, rzepakowy, znajdują się też w pestkach winogron. Są to produkty częściej występujące w naszych posiłkach. Gorzej jest z pozostałymi rodzajami kwasów omega. Aby dostarczyć je organizmowi, powinniśmy spożywać tłuste ryby, orzechy, nasiona i oliwę z oliwek. Drugą warstwę nowej piramidy stanowią warzywa i owoce, które są bogactwem witamin i minerałów, a także źródłem węglowodanów złożonych. Podczas gdy warzywa można jeść w dowolnej ilości, w przypadku owoców zalecane są dwie porcje garście. Kolejny poziom to warzywa strączkowe, groch, fasola, bób, soja, soczewica, będące źródłem łatwo przyswajalnego białka, oraz nasiona i orzechy zawierające białko i zdrowe tłuszcze. Pomagają one regulować poziom cukru we krwi, oraz obniżają ciśnienie tętnicze i cholesterol. Białka dostarczają głównie produkty pochodzenia zwierzęcego, mięso, ryby i nabiał. Najlepsze źródła białka to chudy drób, ryby i jajka. Te produkty stanowią kolejny poziom piramidy. Dziennie spośród nich należy wybrać jeden do dwóch. Czerwone mięso, mleko i sery zawierają tłuszcze nasycone, dlatego powinny być spożywane znacznie rzadziej. Nabiał został więc ograniczony do jednej, dwóch porcji dziennie i uzupełniony suplementami wapnia. Wyroby cukiernicze, chipsy, frytki, sosy i gotowe dania zawierają tłuszcze trans z grupy nienasyconych, dlatego należy je wyeliminować z naszej diety. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.